Na znieczulenie. Skurwysyn. Wszystko w porządku, siostro? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłam go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Słuchaj, Vi. Sprawę mam. Poważną. Brzmi, jakbyś miał kłopoty. Potrzebujesz pomocy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem dupy. Nigdy się nie nauczysz, Pepe. Powiedz chociaż, że u brata wszystko w porządku. Radzi sobie, wiesz jak jest. Pomożesz mi? Pogadam z Kirkiem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Vi, rad... Ratujesz mi życie. To miły chłopak, tylko trochę niepoukładany. Ma swoje demony. One nie dają mu spokoju. Ale przekażę mu, że jest wam przykro i że chcecie się pogodzić. Gdzie reszta? Rozpakowujemy. Sprawdzę. Ostatnio brakowało dwóch butelek cenzona. Niemożliwe. Byłam dzisiaj w szpitalu. Javi ma połamane żebra. Na szczęście kula przeszła bokiem. Co się stało? Policyjna obława. Gonili handlarzy narkotyków. Doigrał się. On tam tylko stał. Stał, rozumiesz? Skurwysyny z NCPD strzelały do każdego w okolicy. Dostał za kolor skóry. Mój syn nigdy nie sprzedawał progów. Cześć, Kirk. Sprawę mam. Vi, Coppola. Nawija. Czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiała. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. A ty co? Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałam, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. Odpuść mu, co? Oddać ci, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Znam zasady. Zawsze coś za coś. Będę ci dłużna przysługę. Kuszące, ale mam lepszy pomysł. Co to? Weź zobacz. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Ray. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwite, okej? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odparę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek, Rick, pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek.
Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Komu to trzeba ukraść? Korpowi z Arasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo. Jakieś nazwisko? Skąd ja mam wiedzieć, jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skoczny i wiem, gdzie go można spotkać. Twój człowiek Rick. Ufam mu jak bratu. Nie brzmi to jak dobry plan. Nie? A jak brzmi? Jakbyś szukał frajera. To nie jest wystawka, Vi. Słyszałem, że masz głowę na karku i pomyślałem, że możemy razem zarobić. Jak miałabym to zrobić? Chyba nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwę, a potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Refilda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Refildy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, siostro. To co? Jesteśmy dogadani. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa, Kirk. Spokojnie, Vi. Jeszcze się na tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do Embers, w Glen. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Będziemy w kontakcie. Będę głosować na Peraleza. Żadna różnica. Perales, Rain, ta sama klika. Perales jest stąd. Mieszkał dwie ulice. Ale on nie dostanie walki o pas. Jest najlepszy w swojej wadze. To korporacją zaczną się palić do wska. No, położył Hernandeza, położył. Kano go porobi. Zobaczycie. Japończyk w boksie. Kano ma najlepszą pracę nóg. I pierdolnięcie też konkretne. I co z tego? Jakie długi? Nic. Cieszę się. Limonki nie widzę. I cytryn brakuje. Są nawet. Masz może papierosa? Nie mam. Co, słaba noc? Nawet nie mów. Jeszcze trochę i zabraknie mnie na czynsz. Bo o czesnym dla dzieciaka to nawet nie myślę. Nie kojarzę cię, znamy się? Pytałam tylko, czy masz papierosa. Rzuć coś weteranowi. Dziś jesteś weteranem. Na weterana zawsze najwięcej dają. Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Cybernetyczny Bóg pożera swoje dzieci. Odezwij się do ludzi w Santo Domingo. Tak, padre. Kogo ja widzę? Vi, Copelard. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Znowu w domu. Sebastian i Barra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, padre? To samo. Heywood nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Wróciłam z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałaś przywitana. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. Gdzie jedziemy? Do Glen. Podrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy.
Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Niewiele się tu zmieniło przez ostatnie 2 lata. Znasz Haywood. Ma mocne korzenie. I podlewa je wciąż ta sama krew. Opowiedz mi, co u ciebie. Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałaś, co? Właściwie to nie miałam szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kurwa! Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, raz a dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, jeszcze tatuśku, kurwa jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No, coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, pindo. Markus, jedziemy. Cieszę się, że nie zapomniałaś, skąd pochodzisz. I jak się zachować? Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedź tam. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. Pierdolę. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Aha, mówiłeś. Ja w czym mogę pomóc? Jestem od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Rób swoje.
Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, dziecino. Powodzenia. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Wysiadaj. Wystarczy powisów. Wysiadaj. Już. Ej! Co jest? Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na siebie, kurwa, na ziemię! Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę. Detektyw Steens. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Steens. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. Tak? No ja ciebie nie. Wyjechałaś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie pomyliło. Gówno mnie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj to on, bo stracę cierpliwość. Daj spokój, Steens, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy. Narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Oni próbowali mnie okraść? Kurde, wyprzyjmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? Mierda. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Steens by tego nie zrobił. Jesteś pewna? Mhm. Pamiętaj, że on też jest z Haywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił co musiał i cześć. Gdyby nie ja, może udałoby ci się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinnam to wiedzieć. To może teraz po Bożemu. Jackie Wells. V. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałam, że skądś znam to nazwisko. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie dostałam zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem?
Pepe wisi mu kasę i nie ma jak oddać. Obiecałam, że się za nim wstawię. Dać się poniewierać takiej piździe jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią. Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. Wstawaj! Chodźmy na obiad. Tak po prostu? Jeszcze przed chwilą przystawiałeś mi pistolet do głowy. Pomagasz moim ziomkom, czyli jesteś w porządku. Bez urazy? Bez urazy. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się. Umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Więcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Skąd masz ten chip? To jest materiał przygotowany dla korporacyjnego wojska. Od T-Bag. Podobno trochę go przerobiła. Czemu? Wydaje jej się, że wie lepiej? Raczej nie pasował jej styl. Zresztą sama zobaczysz. Spróbujmy. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych.
ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowa, do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Nieźle, ale załóżmy, że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się! Okej, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Gotowa? To przejdź do strefy treningowej. O, patrz, tym razem przeprowadził kolejny. Do roboty. Na platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Corpus Rorpo. Styl ponad treścią. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Okej. A teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Thank you.
Teraz zdetonuj granat. Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów, jak w Militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Na co czekasz? I co? Dobra, nie? To teraz do roboty. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No, to do roboty. Vamos, do windy. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Spokój. Zaraz będziemy na miejscu. Właśnie, Buck. Skup się. Lokal 1237. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Macie mało czasu. Spróbuj skakować drzwi. Możesz jej obejść sama? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki ZTTH-u. Taniej załatwiane na lewo. To nie ona. Szukamy dalej. Przed nami, uważaj. Załatw go po cichu. Zobaczą.
Uważajcie. Nadchodzi kolejna dostawa ciał. Zbliżają się. Ciebrze i kosiarze. I uważaj, idą. Poczekaj na okazję i zdejmuj ich jednego po drugim. Pendechos. Jest ich więcej. Może lepiej przeczekajmy to. Zdejmij jednego, tylko po cichu. Bierz tego, który stoi najbliżej. Bierzemy ich. Powodzenia. No to tych mamy z głowy. Ale to pewnie nie wszyscy. Lecimy dalej. Jestem zaraz za tobą. Budynku? Widzisz tam coś? Pokój jest połączony z balkonem. Okno pod twojej ręki. Tyle cię stać! Daj mi sekundę na odblokowanie go. I ostrzelaj go z balkonu! Jak odwrócisz jego uwagę, wejdę do środka. Otwieram też drzwi do jego pokoju. Uważajcie na siebie. Dalej, kabrones! Wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być.
Ja pierdolę. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Trzymają jej jedno na drugim. Kurwa, mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałam o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Sandra Dorset, ID 570442. Platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj. Ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ubutujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobre Sita. Zabierzmy ją z tej wanny. Jackie, gotowy? Bądź czujny. Osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Kurwa, niedobrze. Wypłaszczaj ją! Vi, co tam się dzieje? Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę! Łapczyka! Chyba zadziałało. Wynieś ją, tylko ostrożnie. Weź ją na taras, szybko. Do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota. Ja też znikam. Widzimy się później. Słuchaj, Sika. Sprawę mam jeszcze, bo ten... Chciałem pożyczyć twoją furę. Mhm. No, na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci, ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczona. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Vi? I jak zadanie?
Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Lubię Night City. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie, Chica. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhand, Andrew Weyland, Adam Smasher. To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? A, no. Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to.